Witam wszystkich w 32. części Let's Play Oblivion. Przypominam, że ostatnio robimy zadania dla księża deadrycznego, niejakiego Szegorata, chyba tak, Szegorata, który kazał nam pobawić się troszkę tutaj w wiosce. Podobno tu są strasznie zabobonni ludzie. On jest ich jakiś tam szefem. I właśnie... Aha, dobra, tak jest. Tak jest, tak jest. I on kazał tutaj zrobić nam plagi. Pierwsza plaga to jest plaga szczurów. Z tego co wiemy i ja wiem, musimy zdobyć pewien ser, a ostatnio nie mogliśmy znaleźć gospody. A ta gospoda okazało się, że jest tutaj. Tylko jest jeden mały minusik, gdyż po prostu zamek jest nie do otworzenia na naszym poziomie. Byśmy musieli mieć przynajmniej 90 wytrychów, to może by jakimś fartem otworzylibyśmy. Ale możemy też ukraść kluczyk. To jest dosyć ryzykowne i też nie zawsze się udaje, ale bardziej możliwe niż z tym zamkiem. Więc pierwsze co zrobimy, to poczekamy sobie do wieczorka. Jest tak, sobie weźmiemy 6 godzinek i spróbujemy. Poza nagraniem to mi się udało za drugim razem ukraść jej ten klucz. Nawet się nie skapła. Nawet powiem wam więcej, nawet nie spała, tylko po prostu była tyłem odwrócona. O, właśnie, ona sobie przyjdzie. Przyjdzie gdzieś tutaj. Aha, będzie teraz chodzić. No też troszkę tego, że mnie przewidział. Nie, ona musi być... A kurwa. Nie, no zbugowała się, no kurwa, no rusz w dupę. Już... Jeszcze możemy z nią pogadać o tym serku, tak jest. Tak, cześć, rusz w dupę. Jak ja cię zajebę, ty kurwa. No bez przesady. I patrzcie. Zorientowała się? Chyba nie. Zaraz zobaczymy. To łatwo sprawdzić. Wystarczy jak oni nas traktują. No, podziwia nas. Nawet damy jej łapówkę. A niech ma. Niech ma. Należało się jej, dobra. No. Za ten kluczyk, fajnie. Myślałem, że będę się już pocił z tym. Czekajcie, bo co... Tak jest, no. Aha, rozumiem to. Teraz drugi. O, nie ma jej. Dobra. I patrzcie. I zorientowała się. Sprawdzamy. Oczywiście myślę, że nie. Wszystko poszło. Tak jest. Nikt o niczym nie wie. Tak tu z tym zamkiem byśmy się męczyli. Naprawdę, wczytywanie... Bo ja próbowałem go przez 10 minut i sobie dałem spokój. Teraz możemy sobie poczekać do rana. I ten ser mam umieścić w w garnku nad ogniskiem. Tak, sobie zapiszemy tak, żeby czegoś nie spieprzyć. I wystarczy, że położymy to tutaj. On ma coś ciekawego. Spierdale, kurwa. Zawsze się wpieprzy jakiś gnój. Ty, ziomuś, tak? Nie, nic. No, czyli wszystko poszło zgodnie z planem. Proszę bardzo. Ser Olory wylądował w garnku. Rozchodzi się z niego oszłamiający zapach. Niech to będzie... No. Teraz wystarczy, że sobie zerkniemy na zadanie. Ej. Dobra, i trzeba chyba poczekać na szczury. Aha, trzeba poczekać. Dobra, poczekamy 3 godziny. Zobaczymy, czy te szczury przyjdą. Haj!
Ojojoj, zapach sera przyciągnął do przygranicy wiele szczurów. Muszę porozmawiać z Ribasą i sprawdzić, czy uważa to za część proroctwa. No, myślę, że udało nam się, ale nie spodziewałem się aż tak efektu takiego. Tak, Ribasa, fiucie, stój. Aha, on będzie truł te szczury, tak? Dobra. Aha. A druga, druga ta cała ten. Tak, on to uważa za część proroctwa. A drugim tym całym znakiem, że coś się dzieje, jest po prostu zabicie. Sześciu owiec, tak? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, jak zrobimy to w dzień, chociaż poczekajmy. Zróbmy to może lepiej w nocy, bo nie wiem, co się stanie teraz w sumie, jak to w dzień zrobimy. Nie chciałbym czegoś spieprzyć. Która godzinka? 7. No, chyba możemy zaczynać. Zapiszę sobie normalnie. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo podłożyć im trutkę, tą co dawał na szczury, albo zabić ich bronią. Ja nie będę się pieprzył. Strasznie wytrzymała. Strasznie. Oczywiście mamy tylko dwie. I nie wiem, gdzie jest. Tak, fajnie, cieszę się, ale gdzie są jeszcze cztery? To mnie troszkę niepokoi. Chyba, że one są tam na tych niższych pastwiskach. Bo nie bardzo mi się teraz chce chodzić za. Kurwa, nie, no musiałaś wyjść. Chyba, że ją zajebiemy tak szybciutko. Ona się zbugowała. Dobra, nikt się nie zorientował, oni weszli do gospody. 3, okej. Okay. Weźmy sobie konia, jeszcze szczury sobie grymaśnie. Już nie żyją? Kurwa, dobra ta trutka. Naprawdę. Teraz te owce, mamy już 3 zabite, jeszcze 3. I one mają tu pastwiska. Właśnie, tutaj gdzieś. Myślałem, że tu jakieś te budynki są, ale nie. Będzie czwarta. Dobra. Jeszcze tylko dwie. No i pewnie teraz jak po złości nie znajdziemy ich, tak? O to w tym chodzi? Że wszystko było po złości. Tutaj jest a proszę! Sama się nawinęła, jak pięknie. Będzie piąta. Okej, okay, pięknie. Nie wiem, po co zaglądam. Chyba myślę, że znajdę tam jakiś skarb ukryty. I szósta gdzieś powinna. Właśnie, tutaj są te budynki. No spoko. Okej. I zabijemy teraz szóstą i chyba powinniśmy już skończyć. O tak, yeah, bitch. O, baranina. Chyba było już 6, dla pewności zabijemy jeszcze jedną. Okej. Dla pewności. Tutaj baranina jest, tam nie było, ciekawe. I możemy wracać do naszej wioski. Mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. I teraz sobie pogadamy znowu z tym szamankiem. I on nam powie, że to jest druga plaga, a trzecia stanie się sama. Tak przynajmniej powinno być. Jestem ciekaw, co będzie na tej trzeciej pladze. Sobie aż specjalnie zapiszę.
This doesn't look good. You've seen it. You've seen the fir- With all the farms in Nibene, there's still plenty of forest and wilderness. Ty ziomek, ale o jakie on ma nastawienie do nas? Zabiłem. Dobrze. Zabiłem 6 waszych owiec. Nie interesuje to was? Chyba musimy z tym poczekać. Mam nadzieję. Jest 9. Dobra, 8 godzin. Przynajmniej się wyśpimy troszkę. I mam nadzieję, że coś z tym wreszcie zrobi. Aha, on zbiera teraz trutkę, dobra. Ale waszych owiec też już nie ma, no co jest, drugi znak. Kurwa, gdzie mi ta mapa pokazuje? Ej, aktualne. Z Ribasą. No, ciągle musimy z nim pogadać. Nie rozumiem tego. No, on trutki przekłada. Tak jest. Świetnie. Spróbujmy jeszcze troszkę poczekać, bo ja naprawdę nie kamam. Nie kumam. Chyba, że tamte owce na dole się nie liczą. Nie, ale tu innych owiec nie ma. Nie, nie kumam. Dobra, poczekajmy jeszcze 5 godzinek, aż zrobi się dzionek. Już może się zorientują wtedy, że tych owiec nie ma. No jest już dzień, no wyłaźcie. Już. Dawajcie, trzeba rano wstać. Koniom wody lać, tak jest. Tylko gdzie jest? Kurwa, gdzie on znowu poszedł? Dlaczego tu jest tak pusto? Ja pieprzę. Może są znowu na tym spotkaniu sekty w tej karczmie. No, któż by się spodziewał? Tak jest, tak jest. Oj, nareszcie jakiś ruch. Dobra, mamy 2 osoby. Gods protect us. When you visit a way shrine of Zinithar, you've lived a good life by the night. Dobra, to mnie nie interesuje. Gdzie jest ten wasz cały kapłanek, co? Czy ja mam jeszcze na niego poczekać? Stań w centrum osady. To jest centrum osady. I nie rozumiem, co teraz. No powinno się pojawić trzecia plaga. A tu jest kurwa pusto. No bez jaj. No kurwa, no. Gdzie ten cały czas wasz wódz obsrany? Wsiadam na konia i kurwa lecę na dół. Może oni tam przy tych owcach są. Chociaż szczerze w to wątpię. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Szybciej tym konikiem, kurwa. Nie wiem, ja mam wszystkie te owce powyżynać. Czy co, no nie kapuje tego. No nie, no come on. Przejdźmy się tam, kurwa. Coś się spieprzyło. Patrzcie, tu nikogo nie ma, a powinno być tutaj. Ludzie tu powinni być. Ludzie! Ludzie! Kurwa, no i zawsze coś się musi spierdolić, no. Nie, no już nie ogarnią. Dobra, kurwa.
Po tym cesarskim mieście mi tu pieprzysz, jak ja nie wiem, co się dzieje. Kurwa, już myślałem, że zrobię dzisiaj tego questa. Się musiało coś zjebać. Drzwi oczywiście wszystkie drzwi będą pozamykane. W pizdziec nigdzie nie wejdziemy. Kurwa, jeszcze się zablokuje. Oj. No ale dlaczego wy nic nie robicie, kurwa? Gdzie jest dom tego całego kaszary? Tutaj, nie? Może tutaj? Gdzie on jest, nie? Nie no, ten na pewno nie był. On siedzi pewnie w swojej chacie, może dlatego nie wychodzą. Te kurwa. Siuty. Szybciej, szybciej, Forest. No bez jaj. O kurwa, się wjebałem. O shit. Gdzie jest? Oj, widzę, że jakiś burdel macie. Gdzie jest ten cały wasz szaman? Pierdolony, no. Kurwa, no gdzie on jest? Tutaj gdzieś mi mapka pokazuje. Chuj wie co? Kompletnie to dom. Nic. No. Tu jest ten dom Ribasy. Ribasa jest ostatni domek. Zapieprzaj na tym jebanym koniu. Ostatni domek jest Ribasy. Dobra, Ribasa, jak teraz mi nic nie powiesz ciekawego, to pieprzę to. Kończymy odcinek, jak on mi nic nie powie teraz. Jesteś. Tak, a gdzie mój quest? I saw a wraith once. It for you, of course. Nie wiem, czy ja mam mu dać. What? For every little bit help. It is come. No on jest wystraszony, no i co ja mam tu zrobić? No ludzie. Jak oni w ogóle z domu nie chcą zejść. No bez jaj, no. Czy ja mam tu wszystkie zwierzęta pozabijać? Co pisze mi w dzienniku? Zapach sera przyciągnął. Jeszcze muszę porozmawiać z Ribasą i sprawdzić, czy uważa to za część proroctwa. No. Ten debil nie chce nic ciekawego powiedzieć, no. Widzi pierwszy znak, może to początek. No, on to uważa za znak, no tak. Dlaczego w questach mi się nic nie dzieje? Nie, może trzeba do nocy poczekać na ten trzeci znak? Nie kumam konkretnie tego. Zgubiłem się i zaczyna mnie to wkurzać. Nie, może te trutki trzeba zajebać, czy co, no. Kurwa, jeszcze na konia wyszedł. Ja pierdolę. Już taki wstyd, taki wstyd. Za pierwszej na górę czekamy do nocy. Jak się nic nie stanie, to nie wiem, kurwa. Chyba trzeba wszystkie owce zajebać. Która jest? 5 PM. Nie, 5 godzin myślę, że starczy. No i teraz jest już noc. I nic się nie dzieje. Nic, a nic, nikt z domu nie wyjdzie. Wszyscy mają wyjebane na to, co się tutaj dzieje, świetnie. My stoimy w centrum wioski, czyli tutaj. I dupa. Nic się nie dzieje. Ja muszę to rozkminić i zobaczymy się za chwilę po prostu. Okej, jak widzicie, trzeba było po prostu zabić wszystkie zwierzęta w przygraniczu, a nie 6 owiec. Niestety wzorowaniu się na poradnikach nie zawsze wychodzi na dobre. Kurwa, zaczyna się. A ja nie zdążę na przedstawienie. Fuck! Co pierdoloj. Teraz będzie trzecia plaga. O Jezu. Podziękował mi za wypełnienie 2 pierwszych proroctw. Mam się udać na środek miasta i oczekiwać ostatniego znaku. Aha. Dzięki, ziomuś.
Dzięki. I przy okazji, dzisiejszy odcinek będzie troszkę dłuższy. Niestety, ale te owce mnie rozjebały. Kurde, niepotrzebnie. Właśnie tak myślałem, że trzeba będzie na koniec już wszystkie wybić, bo jak po sześciu się nic nie działo, to właśnie takie, kurde, bajery. Sprawdźmy sobie na mapce. A właśnie. Tutaj jest to centrum, spoko. Co się dzieje? No. Niebo jaśnieje, znikły mi paski. Nie mogę się ruszyć. Tylko proszę, nie zbuguj się. Oj, są jakieś pioruny. No dawaj. Dawaj, pieprznij tu wszystkim, co masz. Przebił. Dobre, no. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że tu jakieś strzały ogniste, a tu wilczki. Legę strachu, muszę wrócić do kaplicy. Ja nie mam zamiaru tutaj zostawać. Tym bardziej, że nie da się nic z tego zabrać. Nie ma problemu. Myślałem, że na mnie się chcą rzucić. Dobra, no to idziemy do kaplicy. Po nagrodę, nie ma czasu tutaj z nimi gadać. I będziemy powoli kończyć to. I tak ten odcinek będzie wyjątkowo dłuższy niż zwykle, czyli jakieś 25 minut, myślę, gdzieś około może mieć. Troszkę było czasami nudno, ale wybaczcie, te owce mnie po prostu wkurzyły. Kaplica. Aha. No, końcówka była niezła. Dobra. Bo rzeczywiście świrnięty jesteś, gościu. Łabaczka dodano. Szor nagrodził mój trud łabaczkiem. No i się cieszę, niezmiernie. Ciekaw jestem, czy sporo expa dostaliśmy. Ach, nie za dużo. Powiedz mi, łabaczek. Kosur wabający. 3000 do 3, dobra. I jego chyba wymienimy, zaniesiemy Martinowi, albo zajmiemy się kolejnym artefaktem. Nie wiem. Myślę, że między odcinkami teraz chyba sobie trochę po expie, czyli jakieś potworki. W sumie to nie ma ich za dużo, ale może jakieś zadania poboczne, nie wiem, trochę doświadczenia by mi się przydało. A takie zbieranie, takie zadania poboczne z miast, trochę nudnawe, to nie nadają się za bardzo na takie odcinki. I się teraz zastanawiam, czy iść ten, zanieść mu ten artefakt, czy robić dalszego, kurwa, czy iść dalej po następny artefakt. Czy zanieść Martinowi, czy iść, o, czy iść do następnego księcia. Bo jeśli zaniesiemy Martinowi ten artefakt, co teraz dostaliśmy, to nie wiem, czy sobie poradzimy, bo może się zrobić ciężko, nie wiem, nie sprawdzałem. I w sumie, nie wiem, zobaczę, pomyślę troszkę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał, więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!